każdym roku wraz z nadchodzącym okresem grzewczym wielu właścicieli pieców na paliwa stałe musi podjąć decyzję, jaki węgiel kupić. Nie da się ukryć, że węgiel kamienny jest jednym z najpopularniejszych źródeł ciepła w polskich domach. Może tam weźmiemy? Dobra. 920 razy... Tak na całą zimę potrzebujemy ile? Z 4 ton? Policz 6. Ile ci wyszło? 5520. A ten? Zobaczmy. No i tak wychodzi ponad 4000. No wiem, ale musimy go wziąć. Najwyżej Jasiek nie pojedzie w tym roku z klasą na nart. Cześć, ziomeczki. Zbyniu. Tylko u chęciny paliwo to nie jak maliny? Zbigniew Chęcina to pan. Jasne. Sam wymyśliłem to hasełko. Idziemy. Hej, sorki. Nie obrażajcie się tu, tylko takie żarty. Słyszałem waszą rozmowę i wiem, że chcecie kupić tani węgiel na zimę, a lepszego niż u Chęciny nie znajdziecie. Dobra, daj nam spokój. No dobrze, wiem, że ten węgiel, który wam pokazywałem, jest za drogi. I przez to mały Jasiu nie pojedzie na wycieczkę. No, ale nie byłbym sobą, gdybym nie znalazł czegoś tańszego. Czyli? Chodźcie, to wam pokażę. No właśnie, to jest to, czego szukacie. Można wyróżnić 11 typów węgla o wskaźnikach od 31 do 43, ale do palenia w domach przeznaczone są tylko dwa oznaczone numerami 31 i 32. To jakaś sterta śmieci, a nie opał. Jakie śmieci? To nieprzesortowane paliwo stałe. Mogę wam to opchnąć 350 za tonę, jasne? No i co ja zrobię z tymi odpadami? Co, sam mam to sobie segregować? No tak, segregować. Wrzuci się do pieca i się spali. Mam kilka pytań. No dobra, dawaj. Czy to jest legalne? Co legalne? Palenie śmieci? A kto to sprawdzi? A tak macie trochę forsy, opał na zimę, a ja nie muszę tego segregować. No to co? Ile bierzecie? 6 ton. No dobra. Chodźmy stąd, zanim się zorientuję. No i dobrze, żeście zrobili. Tak mam kupę siano z chaniewki. Jeszcze nie. A święci się spa. He! Co jest? Gdzie jesteście? To co wy ludzie, no? A ja jeszcze mam zniżkę nam. Ale frajerzy. Którzy zakupowali, tudzież chcieliby zakupować towary o, można powiedzieć, gorszych jakościach, gorszych parametrach, w niższych dużo cenach. Lecz nie polecam z tego ze względu na to, że mamy później problem przede wszystkim finansowy, ekonomiczny, gdyż bilans generalnie po sezonie grzewczym jest na pewno ujemny w odniesieniu do towarów o w wyższych parametrach, wyższej jakości, tudzież wyższej cenie. Także ze swojej strony możemy tylko i wyłącznie zapewnić, że spalanie paliwa najwyższej jakości zagwarantuje nam naprawdę spokojny sezon grzewczy. Od roku 2016 do chwili obecnej Straż Miejska Boguszowa Gorcy wykonała ponad 130 kontroli urządzeń grzewczych, kotłowni, dokonując szczegółowo sprawdzenia, czy nie są przypadkiem spalane śmieci. Ujmę to w ten sposób. Przestrzegamy ludzi przed segregowaniem śmieci w sposób taki, że dzielą się one tylko na te, które można palić w dzień i te, które można spalać jedynie nocą. Nie chodzi o to, aby zatruwać środowisko, chodzi o to, aby właściwie gospodarować odpadami. Tutaj dajemy możliwość
sprawdzenia samych siebie i swojej własnej podstawy. Natomiast biorąc pod uwagę segregowane odpady, to przestrzegam przed spalaniem wszelkiego rodzaju papierów, które są pokryte kolorowymi zdjęciami. Zawierają one szkodliwe środki. Nie spalamy folii. Również przestrzegam przed spalaniem wilgotnego drewna. Ujmę to w ten sposób. Nasze kontrole nie są skierowane tylko i wyłącznie o to, aby karać ludzi. Tutaj mamy też pewien aspekt edukacyjny. Chodzi o to, że w latach poprzednim, w sezonie grzewczym 2017-2018, tylko w jednym miesiącu mieliśmy 24 pożary kominów. W tej chwili, po wprowadzeniu takich dość rygorystycznych norm postępowania przy tych kontrolach, w przypadku stwierdzenia spalania śmieci, są to grzywny w formie mandatów karnych do wysokości 500 zł. Głównym producentem smogu jest palenie byle jakiej jakości paliwem, w tym odpadami węglowymi, w przestarzałych technologicznie piecach, my to nazywamy piecami kopciuchami. Oczywiście czasami ludzie myślą, że paląc na przykład jako groszkiem, palą czymś dobrym, natomiast problem polega na tym, że przez całe lata nie było w Polsce normy jakości na paliwa węglowe. Można było sprzedawać praktycznie wszystko. Zmieniło się to dopiero teraz jesienią tego roku i mamy pewne normy. Natomiast w dalszym ciągu tak, można spalać miały, bo jest okres przejściowy, jeszcze 2 lata będzie można spalać miały i można domieszywać te najgorsze odpady również do lepszej gatunkowo węgla. Więc w dalszym ciągu problemem jest to, że ten węgiel to nie zawsze jest węgiel, tylko jest w nim sporo popiołu, sporo siarki, a bywa, że i wody. I to jest jeden z problemów kojarzony z węglem kamiennym. Natomiast drugi problem jest taki, że mamy na rynku sporo węgla brunatnego. Dolny Śląsk słynie z kopalni w Turoszowie. No ta kopalnia oczywiście produkuje przede wszystkim węgiel na potrzeby elektrowni. Natomiast niestety w handlu w dalszym ciągu są znaczne ilości węgla brunatnego. I teraz uwaga, no na Dolnym Śląsku nie powinniśmy palić odpadami węglowymi, nie powinniśmy palić miałem, nie powinniśmy palić węglem brunatnym w tych pojedynczych małych piecykach, natomiast problem polega na tym, że to w dalszym ciągu jest w handlu i ten węgiel brunatny i te miały, no i po części również odpady. Dodatkowym problemem jest również to, że pod nazwą ekogroszek może się kryć wszystko. To znaczy myśmy apelowali również o to, żeby w rozporządzeniu ministra energii zabronić stosowania tego typu sformułowań, bo ono tak naprawdę nic nie znaczy i bardzo często wprowadza ludzi, mieszkańców posiadających jakieś piece w błąd. Praktyka pokazała, że poziom zapóźnienia naszego w realizacji celów programów ochrony powietrza jest gigantyczny. W związku z tym potrzebne były uchwały antysmogowe. Takie uchwały w tej chwili funkcjonują w połowie województw w kraju, w tym na Dolnym Śląsku, dlatego że Dolny Śląsk jest jednym z 4 najbardziej zanieczyszczonych województw w Polsce, obok Małopolski, obok Śląska i obok województwa łódzkiego i te uchwały po prostu są nam niezbędne do życia. Uchwały nakazują niepalenie odpadami węglowymi, nieużywanie też węgla brunatnego i mokrego drewna o wilgotności powyżej 20%, czyli takimi opałami nie palimy. Nie powinniśmy już nimi palić od 1 lipca 2018. No i drugim ważnym elementem uchwał jest to, że nakazują one wymianę piecy. Piece kopciuchy mają zniknąć do 1 lipca 2024. Pozostałe piece poza klasy 3 i 4 mają zniknąć w ciągu 10 lat do 1 lipca 2028. Bardzo ważne jest to, czym palimy i ewidentnie nie powinniśmy tymi odpadami węglowymi palić, ale jest też drugi problem, to znaczy niestety w naszym kraju część ludzi segreguje odpady. Segreguje na te, które są palne i niepalne i po prostu te palne odpady lądują w naszych piecach, a później lądują w naszych płucach i jest to bardzo poważny problem. W szczególności też wynikający z niewiedzy. Część osób jest przekonana, że na przykład paląc meblami czy oknami pali drewnem. To absolutnie nie jest to drewno, jest to odpad toksyczny. Niestety tego typu odpady toksyczne są na sprzedaż. W różnych serwisach aukcyjnych można też kupić na przykład podkłady kolejowe, które są bardzo toksyczne. To są wręcz odpady niebezpieczne. Co więcej, jest też sprzedaż olej przewodniczący.
przepracowany. No i powiem tak, jest to bardzo poważny problem, dlatego że mamy co prawda już jakieś wstępne normy dotyczące tych paliw węglowych. Od zeszłego roku, 2017, kiedy to weszło rozporządzenie dotyczące kotłów, te kotły też są powoli z rynku usuwane, ale w dalszym ciągu mamy jakieś piecyki, dziwne różne piecyki, w których na przykład pali się właśnie przepracowanymi olejami samochodowymi. To jest bardzo ważne. Polska jest czerwoną plamą na mapie Europy, kiedy patrzymy na zanieczyszczenie powietrza, kiedy na to najgroźniejsze, na zapylenie, też benzo, alfa, piren. Według danych Europejskiej Agencji Środowiska publikowanych co roku, najnowszy raport pokazuje, że umieralność przedwczesna związana właśnie z zanieczyszczeniem powietrza to jest około 48 tysięcy osób. Teraz jak patrzymy, skąd się ta umieralność bierze, to oczywiście jest też pewne zanieczyszczenie dotyczące tych dużych emiterów, tych dużych ciepłowni, tych dużych elektrociepłowni czy dużych elektrowni, ale ona się tam przelicza na kilka tysięcy. Czyli można powiedzieć, co najmniej rząd wielkości mniejsze jest zagrożenie pochodzące z dużych emiterów. Chodzi o to, że tak, że jeśli jest na przykład elektrociepłownia, to ona ma zwykle wysoki komin i to zanieczyszczenie jest bardzo daleko rozpraszane. Poza tym, no, jeśli chodzi o procesy przemysłowe, to mamy normy dotyczące emisji spalin. Oczywiście nie zawsze one są spełniane, ale jednak one są. Czyli jak mamy elektrociepłownię, w której pali się węglem kamiennym, to po pierwsze raczej dobrym gatunkowym węglem, a po drugie są instalacje odpylania, odsiarczania spalin, czyli to, co my widzimy często, że z komina się wydobywa, no to jest dwutlenek węgla, no są oczywiście jakieś zanieczyszczenia, ale przede wszystkim dwutlenek węgla i skroplona para wodna, stąd te takie białe obłoki. Więc to nie przemysł jest największym w tej chwili trucicielem, tylko właśnie nasze małe lokalne piece i lokalne kominy, nisko położone, szczególnie w gęstej zabudowie i to jest problem Dolnego Śląska, dlatego że my mamy przepiękne miasteczka, małe, przepiękne miasteczka, zwykle z kamienicami i położone w takich dolinkach górskich. To dotyczy Przedgórza Sudeckiego, w szczególności Sudetów. Smog to śmiertelnie poważny problem i to nie tylko dotyczy chorób dróg oddechowych. Jeśli patrzymy na dane dotyczące zachorowalności, też umieralności, to są przede wszystkim choroby serca, to są zawały, to są udary, to są choroby układu nerwowego, to są takie choroby jak przewlekłe obturbacyjna choroba płuc, to są też nowotwory, czyli cały szereg różnych chorób. Z czego się to bierze, dlaczego praktycznie wszystkie organy są atakowane? Dlatego, że ten najdrobniejszy pył, ten najdrobniejszy tak zwany pył zawieszony, który unosi się i nie opada, on po prostu wnika bezpośrednio przez błonę komórkową do krwiobiegu i w związku z tym po 60 sekundach jest w naszym mózgu. Proszę spojrzeć na te tutaj wykresy pokazujące, ile niepaląca nawet osoba wypala papierosów, jeśli chodzi w przeliczeniu na zanieczyszczenie, które są w powietrzu. Myśmy to przeliczyli na podstawie właśnie tego rakotwórczego benzo alfa pirenu i w Nowej Rudzie to jest ponad 7 tysięcy, w Szczawnie, Zdroju to jest ponad 3 tysiące, we Wrocławiu też nie jest aż tak dobrze, bo jest no, ponad 1000-1300. Osoba niepaląca, czyli również kobieta w ciąży, również dziecko, osoba starsza, która w ten sposób się truje, więc to jest bardzo ważny problem i musimy go pilnie rozwiązać.